takim celem nadrzędnym tutaj na rok 2018, właściwie na pierwszą połowę, to będzie zorganizowanie ligi dzieci. Norbert Nędzwik, pytamy.pl. Jestem w siedzibie klubu Wrok z Ziemi we Wrocławiu, a ze mną jest główny trener Tomasz Skórkowski. Witam, Tomku. Witam serdecznie. Chciałbym dzisiaj poruszyć z Tobą temat dzieciaków w sportach walki. Powiedz mi, jakie zajęcia oferujecie dla nich w Waszym klubie i jakie korzyści dzieci mogą wyciągnąć z takich treningów? Mhm. Jeżeli chodzi o zajęcia dzieci w klubie Wrok z Gym, są to, mamy pewien program taki stworzony, program szkolenia. I zaczyna się to od trzeciego roku życia. Są to zajęcia takie ogólnorozwojowe, między trzecim a piątym rokiem życia. Nazywamy to maluchy na macie. Tak naprawdę to nie ma nic wspólnego ze sztukami walki. Chodzi przede wszystkim o to, żeby nauczyć dziecko podstawowych zachowań na macie, czy w klubie, reagowania na imię. Takie podstawy, ale to jest naprawdę bardzo dużo, bo zauważamy taką różnicę, jaka jest u nas w klubie, czyli na przykład dziecko kończy ten etap maluchy na macie, wchodzi do jakiejś innej grupy typu, nie wiem, judo fan, bądź MMA, czy brazylijskie jiu-jitsu kids, i te dzieci, które przeszły ten pierwszy etap, są naprawdę dwa lata z przodu przed dziećmi, które dopiero zaczynają naszą przygodę ze sportami walki w naszym klubie. Także to jest przepaść. To jest niewiele w takim moim mniemaniu, ale te dwa lata to naprawdę dają bardzo dużo. Przede wszystkim reakcja dzieci. Przede wszystkim taka chęć zabawy. Później oczywiście im dziecko starsze, tym to stopniujemy, progresujemy, tak żeby było coraz ciekawiej dla dziecka przede wszystkim. No i te grupy dzieci są do 16 roku życia. Później już grupy dorosłe. Jakie mamy zajęcia? Maluchy na macie na początek. To jest gimnastyka, trochę akrobatyki, trochę takiego pełzania, raczkowania. Wzmacniamy trochę te dzieci pod kątem mięśni szkieletowych. Dbamy o postawę. Zwykle prowadzi to dwóch trenerów, ponieważ naprawdę przy tych zajęciach jest co robić, więc zwykle jest dwóch trenerów. To są jedyne zajęcia, podczas których mogą być rodzice na macie. Także to też jest fajne, ponieważ to jest taki pierwszy etap, gdzie dziecko wchodzi na jakieś zajęcia, ale jeszcze ma kontakt z rodzicem. Jeżeli jest wszystko ok, to my staramy się rodziców wyrzucać, że tak powiem, na zewnątrz. Ale mamy coś takiego jak lustro weneckie, czyli ci rodzice mają możliwość patrzenia na dziecko, co się dzieje na macie, natomiast dziecko nie widzi rodzica. Wtedy nie ma problemu takiego z koncentracją. Dziecko nie jest oderwane od treningu, bo tata czy mama coś tam machają, więc naprawdę to jest super rzecz, te lustro weneckie, zarówno dla rodziców, dla trenerów, jak i dzieci. I w jakim wieku dziecko może przyjść na takie zajęcia? Od trzeciego roku życia do piątego. To też, jeżeli na przykład jest dziecko, które ma 4 lata, ale bardzo dobrze sobie radzi i jest żywe, jest takie pobudzone na treningu, to możemy od razu wrzucić je na zajęcia grup starszych. Jest taka możliwość, ale to też wychodzi nie od rodziców, nie od dziecka, tylko od naszych trenerów. Mhm. Czyli mamy brazylijskie jiu-jitsu. Jeszcze coś? Jest tak. Maluchy na macie, brazylijskie jiu-jitsu, judo. Te judo też mamy podzielone. Judo fan start, czyli początek tego judo, później judo junior, judo judocy, którzy biorą czynny udział
w zawodach. Mamy brazylijskie jiu-jitsu, wcześniej mieliśmy taekwondo, teraz raczej z taekwondo rezygnujemy na rzecz przede wszystkim brazylijskiego jiu-jitsu i MMA. I mamy również MMA Junior, bardzo fajna. Bardzo, bardzo fajne zajęcia. Mamy drugi rok teraz. Super się rozwijają. Prowadzi to profesjonalny zawodnik MMA, ale też pedagog po Akademii Wychowania Fizycznego Mateusz Głąb. Ma świetny kontakt i jak gdyby jesteśmy takim klubem, który chce złamać ten stereotyp o MMA, że to jest złe, że to jest mordobicie w klatce i tak dalej. Okej, może tak to wygląda w realu, natomiast dzieci kochają ten sport. MMA to są zapasy, MMA to jest brazylijskie jiu-jitsu, MMA to są kopnięcia, uderzenia. Jest tego tak dużo, że nie trzeba sobie wyobrażać, że na każdym treningu to dziecko kopie się po głowie, czy uderza. Nie, nie, takie rzeczy w ogóle są niemożliwe. Raczej pokazujemy im inne aspekty walki. Dużo zapasów przede wszystkim, dużo brazylijskiego jiu-jitsu, jak najmniej uderzeń. Bo właśnie chciałem też o to zapytać, bo o ile dzieci trenujące brazylijskie jiu-jitsu, czy też judo, to już nie jest jakaś tam nowość, to właśnie tak jak zobaczyłem w waszej ofercie, że treningi MMA dla dzieciaków w wieku od 8 lat, to tak mówię, czy to jest dobry moment na zaczęcie tych treningów według ciebie, czy... No bo w sumie uważasz, że jest dobry, bo to macie w ofercie, ale czy to jest właśnie ten czas, kiedy dzieciaki powinny iść na to MMA, czy... Powiem tak, są dwie drogi. Jedna droga zawodnika MMA wygląda... To jest taki old school, moim zdaniem, w dzisiejszych czasach, czyli... Ktoś trenował judo, ktoś trenował zapasy, nie wiem, tak jak ostatnia walka, na przykład Chmielewski był topowym judoką, był wicemistrzem Europy i Janikowski absolutnie niesamowity poziom, jeżeli chodzi o zapasy w stylu klasycznym. I to jest taki old school, czyli jest jakaś macierzysta dyscyplina, która jest dyscypliną wiodącą, a następnie gdzieś jest tam wdrażane MMA po zakończeniu kariery dyscypliny macierzystej bądź po decyzji. Natomiast ja myślę, że nowoczesna szkoła MMA wygląda tak, jak my to prowadzimy. Czyli od początku uczy się MMA. Tak naprawdę tych tajników jest tak wiele, jeżeli chodzi o walkę MMA, że na pewno nie jest to za wcześnie. Absolutnie nie jest to za wcześnie. Im wcześniej, tym lepiej. Oczywiście wszystko musi być wypośrodkowane. Jeżeli takie małe dzieci uderzają się po głowie, to jest dyskwalifikacja dla trenera, dla klubu, absolutnie. Ale jeżeli pokazujemy tą złożoną dyscyplinę, jaką jest MMA, poprzez zapasy, poprzez brazylijskie jiu-jitsu, poprzez boks, poprzez muay thai, ale mówię, no wszystko musi zachowywać taki zdrowy dystans do tego wszystkiego. Przede wszystkim chodzi o to, żeby nie wywierać na dzieciach takiej agresji. I to jest kluczem do sukcesu. Ja myślę, że nasz klub robi to dobrze i robi to pierwszy w ten sposób właśnie. To nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłem. To ten temat podklepał mi kiedyś André Galvão na seminarium. On mówi, dlaczego nie macie MMA? Ja mówię, MMA dla dzieci, no co ty André, to jest nie do przejścia w Polsce. Nie? On mówi, ale dlaczego? Przecież dzieci kochają MMA, dzieci uwielbiają to. Nie musicie ubierać ich w rękawice. Mogą trenować to w różny sposób i w Stanach to się sprawdza. I my też to zapoczątkowaliśmy 2 lata temu i jak najbardziej jest to moim zdaniem strzał w dziesiątkę, bo dzieci są zachwycone, rodzice są zachwyceni, także i to jest jak gdyby nowoczesne podejście do MMA w szkoleniu. Widzę też, że jeździcie ze swoimi dzieciakami na zawody. Byliście ostatnio chyba między innymi na mikołajkowych mistrzostwach Polski w brazylijskim jiu-jitsu. Tak. Oczywiście powiedz mi, jak wam poszło i jak ogólnie dzieci radzą sobie, odnajdują się w takiej rywalizacji na zawodach, czy to jest już taka, widać taką rywalizację stricte sportową, czy to jest jednak raczej zabawa jeszcze?
Ja bym chciał, żeby to odbywało się na takiej zasadzie zabawy, ale zabawy w wygrywanie. Nikt nie chce się bawić w przegrywanie i mówić, że to jest fajne. To jest złe. To jest złe. To musi być zabawa, ale niech to właśnie będzie na takiej zasadzie, że bawimy się w wygrywanie zawodów, a jak przegrywamy, to analizujemy. Taka chęć rywalizacji zdrowa, ale jednak z myślą o zwycięstwie, nie? I to jest całe clue podejścia naszego klubu do dzieci. Ja prowadzę różne grupy dzieci w naszym klubie, ponieważ uważam, że najbardziej doświadczeni trenerzy powinni właśnie trenować z dziećmi. Oczywiście powinni kierować swoje grupy zawodnicze, tak jak ja to robię z brazylijskim jiu-jitsu, ale też prowadzę grupy dzieci, ponieważ to jest bardzo ważne w rozwoju takim trenerskim, żeby cały czas mieć kontakt jednak z tym trudem, jaki jest prowadzenie treningów z dziećmi. Prowadzenie treningów, moim zdaniem, z grupą zawodniczą jest bardzo proste. Po prostu zadania lecimy takie, inne, szukamy jakichś problemów w walce, staramy się je rozwiązywać i tak dalej, i tak dalej. To jest proste, ponieważ jest zawodnik, który cię słucha, który słucha trenera, stara się niwelować swoje błędy i to jest bardzo proste. W takiej komunikacji chociażby. Natomiast trochę trudniej zdobywać te złote medale, ale to jest jak gdyby kolejny etap. Natomiast z dziećmi jest zupełnie inaczej. Do dzieci trzeba mieć takie fajne podejście. Trzeba wykazywać się taką charyzmą, tak? Trzeba te dzieci pobudzić pozytywnie. Więc tak staramy się to robić, żeby te nasze dzieciaki miały wzorce. Przede wszystkim nasi trenerzy to są zawodnicy. Jeżeli nie są aktualnymi zawodnikami, to są byli zawodnicy i to zawodnicy na wysokim poziomie. Więc jest to też autorytet. Trener powinien być autorytetem dla swoich dzieciaków. Jeżeli chodzi o dzieci z brazylijskim jiu-jitsu, to mam wyjątkowy team małych po prostu zabójców z moją córką na czele, więc no jest ta grupa mi bardzo bliska i tam mamy 30-40 dzieci naprawdę na wysokim poziomie. I to jest fantastyczne, ponieważ mnie to napędza też nawet do startów moich i chęć taka, żeby pokazania dzieciom, że trener też walczy, że trener wygrywa i tak dalej. Na ostatnich moich mistrzostwach Polski przyjechało kilkoro dzieci z mojego klubu. To też jest taka fajna motywacja. Już zdobyłem 2 złote medale, 1 brązowy, to już było wow. To już dla dzieci jest naprawdę bardzo dużo. Jeżeli miałbym sugerować swoim kolegom po fachu, to na pewno jest to fajna, fajna rzecz dla klubowiczów. Mhm. Ale jak wiadomo, te dzieci, które mają tam powiedzmy 8-7 lat, czy nawet mniej, muszą być tutaj przeprowadzone przez rodziców, mhm. bo same wiadomo nie przyjdą na takie zajęcia. I powiedz mi, co byś powiedział rodzicom, którzy są sceptycznie nastawieni do tego pomysłu, że nie wiem, boją się, że im dzieciom się coś stanie, że właśnie to wzbudzi jakąś agresję, czy jakieś inne z tego komplikacje wynikną, że... Naukowo jest udowodnione, że sporty walki obniżają poziom agresji. Po prostu wysiłek fizyczny i ruch oraz sama walka z przeciwnikiem tak dużo daje, że my już nie potrzebujemy niczego więcej. To jest naukowo udowodnione, więc nie to, że ja sobie wymyślam, bądź to są moje przemyślenia z doświadczeń wieloletnich, tylko po prostu tak jest. Zawsze może się coś stać. Zawsze może się coś stać. To jest brazylijskie jiu-jitsu, moim zdaniem, jest najmniej kontuzjogenną dyscypliną sztuk walki, jakie znam, a znam ich wiele, więc polecam serdecznie. Natomiast zawsze coś się może wydarzyć. Bardzo często niestety
u siebie w klubie widzę taką rzecz, że rodzice przyprowadzają dzieci, żeby po prostu coś te dzieci porobiły, a nie żeby zrobić z nich sportowców. I tu jest problem. Taki klub jak mój to nie jest klub, to nie jest szkółka leśna, gdzie sadzimy drzewka, tylko po prostu tworzymy z dziecka, z małego dziecka sportowca. Jeżeli ktoś myśli, żeby wrzucić dziecko tylko na zajęcia, żeby się poruszało, to nie, to niech nie wybiera mojego klubu. Niech nie wybiera, ale jeżeli myśli o tym, żeby dziecko zarazić sportem pozytywną energię, niech nie musi być sportowcem wysokiej rangi, nie musi być zwycięzcą, ale niech jeździ, niech łapie, niech czerpie te wzorce od sportowców, niech trzyma reżim, tak? To się przydaje w życiu codziennym, później w pracy. Przede wszystkim sporty walki dają takie ogromne poczucie własnej wartości. Czujesz, że żyjesz, czujesz, że stąpasz po ziemi. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. W dzisiejszych czasach trzeba być człowiekiem właśnie mocno stąpającym po ziemi, żeby sobie poradzić, zwłaszcza w Polsce, więc wydaje mi się, że jak najbardziej sporty walki tutaj są pozytywne, dają mnóstwo energii. Przez sporty walki trzymamy taką ogólną higienę organizmu. Zaczynamy lepiej się odżywiać, myśleć o diecie, nie jemy słodyczy, albo jemy je rzadko, rzadziej. Ale wiemy, że to jest złe, ponieważ jeżeli zjemy dużo słodyczy i pójdziemy na drugi dzień na trening, to ten trening nie będzie tak produktywny, jeżeli byśmy tego nie zjedli. Jesteśmy zmuleni i tak dalej, i tak dalej. Więc zaczynamy już myśleć pozytywnie o swoim organizmie. Mamy taką chęć bycia kimś lepszym. I to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach i to daje sport. Sport dla dziecka jest najważniejszy. To jest rozwój całego naszego organizmu. Fizyczny, ale też psychiczny. Jeżeli jest wysiłek, jeżeli jest sport wśród naszych dzieci, to dzieci po prostu są szczęśliwe, są zdrowe. I to wydaje mi się jest najważniejsze. Ale trzeba też zrozumieć pewną różnicę między aktywnością fizyczną a sportem. Aktywność fizyczna to może być spacer z psem i to też jest bardzo fajna sprawa, jeżeli robimy ją systematycznie, regularnie, ale to nie ma nic wspólnego ze sportem. W sporcie chodzi o to, żeby wygrywać. I taki jest mój klub. Tak chciałbym, żeby ten klub był odbierany przez innych. Oczywiście w naszym klubie jest mnóstwo ludzi, którzy trenują sobie komercyjnie. My nie naciskamy na to, żeby startowali w zawodach i tak dalej. I to jest fantastyczne dla tych ludzi, że mogą trenować na równi bądź podobnie ze sportowcami z naszego klubu. To jest alternatywa, moim zdaniem, dla fitness klubów, które są wszędzie dookoła, z karnetami miesięcznymi za 50-60 zł. W takim klubie trzeba zapłacić karnet 2-3 razy więcej niż inny. Tu nie chodzi o maszyny, tu nie chodzi o wygląd, chodzi o to, żeby po prostu być kimś lepszym w czymś, w dyscyplinie, w życiu codziennym. Tu płaci się za jakość wykonywania treningów, a nie za maszyny czy miejsce i tak dalej. Czy jakbyś miał podsumować w jednym zdaniu, dlaczego warto przeprowadzić swoją pociechę na treningi sportu walki? W jednym zdaniu. Dlatego, że to jest najlepsza rzecz, którą rodzic może dać swojemu dziecku. Ja myślę, że ta świadomość w nas w dzisiejszych czasach już jest ogromna. Widzimy to po zwiększonej ilości ludzi na treningach i tak dalej. Ludzie wiedzą o tym. Ale warto przypomnieć, że to jest najlepszy rozwój dla dziecka. Jeżeli w ten sposób rodzice będą do tego podchodzić, to myślę... I każda rywalizacja jest zdrowa dla nas. Już tak kończę ten temat dzieciaków i w związku z tym, że kończy się rok, nie mógłbym nie zapytać, jakie są twoje plany na
związane z brazylijskim jiu-jitsu, plany, jakieś cele na pierwszą połowę przyszłego roku? Moje. Tak, osobiste już. Osobiste. Myślę o starcie na Mistrzostwach Europy. Mam nadzieję, że tam pojadę. I trochę nam to pokrzyżowało plany, bo mieliśmy mieć walkę w Chicago z Mateuszem Głąbem. Do tej walki chyba nie dojdzie, więc takim rzutem na taśmę chcę pojechać na Mistrzostwa Europy, wystartować tam. Natomiast moim takim celem nadrzędnym tutaj na rok 2018, właściwie na pierwszą połowę, to będzie zorganizowanie ligi dzieci. Liga dzieci BJJ, brazylijskiego jiu-jitsu. Nogi i gi na jednych zawodach. Będą trzy edycje takiej ligi. Pierwsza będzie najprawdopodobniej w kwietniu. Wszystkie będą we Wrocławiu i będą one, będą to zawody zorganizowane, to już mówię od razu, dla rodziców, dla dzieci przede wszystkim, dla trenerów, czyli trzy najważniejsze osoby, rodzice, trenerzy, no i oczywiście dzieciaki. Co chcę przez to powiedzieć? Chcę powiedzieć przez to, że większość zawodów jest fatalnie organizowana w Polsce, zwłaszcza zawody dzieci. Nie wiem dlaczego, ponieważ turnieje brazylijskiego jiu-jitsu są perfekcyjnie organizowane. To jest jakaś taka dziwna, nie wiem, zależność. Dzieci fatalnie, dorośli lepiej niż dyscypliny olimpijskie. Więc ja chciałbym zrobić porządny turniej, trzy eventy z finałem w grudniu, żeby trenerzy byli zadowoleni. Co to znaczy? Że przyjeżdżają na zawody, wiedzą, o której dziecko startuje, mają dokładny time schedule, czyli dokładny opis, kto na której macie, o której walczy. Tak? Teraz już jest to standardem. Czyli tak jak było na przykład na Mistrzostwach Polski. Teraz. Tak jak było na Mistrzostwach Polski. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne dla dziecka, dla rodziców i dla trenerów. Druga sprawa dla trenerów to przede wszystkim, żeby nie spędzili całego dnia na zawodach. Ja chciałbym zorganizować, niezależnie od liczby osób, czy to będzie 300 uczestników, czy 600, czy 1000, w 4 godziny turniej. To jest priorytet 5 godzin maksymalnie, który będzie również podzielony na grupy rocznikowe. Czyli na przykład najmłodsza grupa rocznikowa od 9 do 11, później kolejna grupa, później kolejna. Więc ważenie najprawdopodobniej będzie dzień wcześniej. Na pewno nie będzie ważenia podczas zawodów. Co jeszcze z takich rzeczy? No przede wszystkim, jeżeli rodzice przyjeżdżają, to też nie chcą spędzać całego dnia wolnego, czekając na tą walkę swojej pociechy, tylko przyjechać, godzinka, dziecko się rozgrzeje, walczy, medal do domu. To jest bardzo ważne, żeby wszyscy byli zadowoleni z tego, żebyśmy nie czekali tutaj zbyt wiele na te walki. Także to jest moim celem. Trzy eventy, finał w grudniu. Mam super sponsorów. Będą fajne nagrody. Myślę, że niedługo utworzymy wydarzenie, jak już będzie po nowym roku, myślę, że już będziemy ostro działać z informacjami odnośnie pierwszego eventu. To kiedy tak mniej więcej terminowo możemy się spodziewać? Początek kwietnia. Jest to też uzależnione od innego turnieju właśnie na wstępnicy. Jeżeli oni zrobią w marcu, to my zrobimy w kwietniu. Jeżeli nie zrobią, to my może zrobimy w marcu. Także tak to wygląda. Dobra, to w takim razie dziękuję za wywiad i życzę powodzenia i dalszych sukcesów dla Ciebie i Twojego klubu. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Hej.